Kacper Koński, Krzyżostrowie, Świętokrzyski, a z nami jest trener koleckiej drużyny Michał Przybylski. Panie trenerze, jak pan podsumuje dzisiejsze spotkanie? Mecz walki, mecz determinacji. Mieliśmy swoje problemy przed meczem. Wiktor Kubała nam w ostatnim tygodniu wypadł, nadciągnął przewodziciela i właściwie dzisiejsza diagnoza, bo czekaliśmy, że może dojdzie do siebie, ale jednak nasz rehabilitant stwierdził, że no nie ma co ryzykować, bo tak naprawdę mogłoby się skończyć jakąś tam dłuższą przerwą, gdyby zagrał, bo pewnie by jakbyśmy mu kazali grać, to pewnie by grał. Ale super, że Bartek Woźdź dzisiaj go zastąpi w 100%. Nie wiem, czy się w ogóle pomylił, ale chyba może raz, ale to dla niego nowa pozycja i naprawdę wiele piłek gdzieś tam poszło do niego i skończył. Ale wygraliśmy obroną, no cóż tu dużo mówić. No, naprawdę graliśmy w pierwszą połowę kapitalnie w obronie. Jeden za drugiego szedł. Jak jeden przegrywał, drugi pomagał, no naprawdę momentami zespół z Ostrowca był bezradny. No i no tutaj musimy nadrabiać, mamy mało tych zawodników, musimy jakoś tam rotować, żeby każdy trochę odpoczął, bo przecież ta agresywna obrona wymaga naprawdę kupę zdrowia, a trzeba grać jeszcze w ataku i ci ludzie grają i w obronie i w ataku, także chwała im za to, że wytrzymaliśmy i cóż, no cieszymy się. Derbowy mecz, na pewno Ostrowiec na papierze dużo mocniejszy, ale no, po raz kolejny udowadniamy, że wola walki potrafi nadrobić umiejętność. Mieliśmy też dużo szczęścia, bo wiele też takich sytuacji było dosyć przypadkowych, ale jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym. No ja mam trochę zastrzeżeń co do ataku, ale to mówię, my mamy taki zespół naprawdę, Rafał Biegaj przestawiony ze skrzydła na rozegranie, Przemek Matyjasik całe życie na skrzydle przestawiony na środek i to tak naprawdę ten skład jest ekstremalnie ustawiony, a jakoś tam sobie radzi. Mówię o ataku, bo w obronie jest naprawdę super i nic tu złego słowa nie mogę powiedzieć. Bartek Sękowski uzupełnia tą jakby pierwszą trójkę i dzisiaj też bardzo dobre zawody w jego wykonaniu. Krzychu Markowski w bramce, no to już naprawdę cieszę się, bo ten chłopak jest tak ambitny. Dzisiaj został wybrany zawodnikiem miesiąca i naprawdę w pełni na to zasłużył.